Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poprzedzającej wyjazdowe spotkanie w ramach 29. kolejki pomiędzy Wisłą Płock a Jagiellonią Białystok. Naszymi gośćmi tradycyjnie szkolenie z pierwszego zespołu pan Adrian Siemien. Dzień dobry. A także obrońca naszego zespołu Mateusz Skrzypczak. Cześć Mati. Ja przekazuję już mikrofon od razu trenerowi i zapraszam do zadawania pytań. Widzę, że już Wojtek Konończuk z Kuriera Porannego jest zwarty i gotowy, także Wojtek, zapraszam, proszę bardzo. Dzień dobry. Obiecuję, że nikomu nie oddam dzisiaj mikrofonu. Dzień dobry. Trenerze, zacznijmy tak. Może to był mój błąd, może euforia po Lechii Gdańsk moja była zbyt duża, no ale po Kielcach to obudziłem się jakbym po kilkudniowej imprezie z takim kacem moralnym. Chcę trenera spytać, jak trener się obudził, no, jakie są trenera wnioski, jak trener to odebrał osobiście, bo Mateusza potem spytam, jak to odebrała szatnia. Znaczy no, na pewno nie jest to łatwy moment. Nie jest to łatwy moment, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, no jak ten mecz wyglądał i my jesteśmy już po analizie i szczegółowo sobie to przeanalizowaliśmy ten mecz i wiemy, w którym momencie brakowało nas w tym meczu i to naprawdę nie był długi moment, który kosztował nas finalnie, uważam, punkty. Tylko że tak jak powiedziałem bezpośrednio po konferencji, no ból jest duży, żal jest duży, rozczarowanie też w momencie, ale my nie możemy długo o tym myśleć i długo tego stanu w sobie utrzymywać i rozpamiętywać, bo są kolejne mecze i z tym samym nastawieniem, w którym wyszliśmy u siebie na mecz z Lechią Gdańsk i z tym samym nastawieniem, w którym pojechaliśmy do Kielc, musimy w każdym kolejnym meczu w taki sam sposób do tego podchodzić, więc no to jest chyba najtrudniejsze w tym zawodzie w ogóle i nie tylko mówię o zawodzie trenera, ale też w ogóle funkcjonowanie w sporcie jako czy profesjonalny piłkarz, czy inny sportowiec. W takich momentach po prostu radzenie sobie z tym i przekucie to po prostu na to, żeby w następnym meczu być mocnym i żeby było lepiej. I to od strony mentalnej na pewno dużo pracy wykonaliśmy na ten temat, ale jestem przekonany i czuję, że sobie z tym poradziliśmy i po prostu jesteśmy na tych torach, których byliśmy przed tymi dwoma meczami. Wiadomo, że ciśnienie z każdym meczem będzie rosło no, po tej porażce w Kielcach. Ten mecz z Wisłą znów ma ogromny ciężar gatunkowy. No trener już mówi, że w każdym meczu można powalczyć o trzy punkty, ale tak z punktu widzenia kibica, to żeby przełamać tą niemoc wyjazdową, to Płock wydaje się taką największą, jeśli nie ostatnią szansą, bo tak z kibicowskiego punktu widzenia, jeżeli ktoś nie wygrał w Legnicy, Kielcach czy Mielcu, to trudno z optymizmem oczekiwać na spotkania w Warszawie czy Poznaniu. No nie zgodzę się, nie patrzę tak na to. Uważam oczywiście, że każdy kolejny mecz jest najważniejszy, ale to nie jest tak, że w meczach w Poznaniu czy w Warszawie będziemy na straconej pozycji. Stać nas na to, żeby grać jak równy z równym w takich meczach. Po prostu potrzebujemy trochę więcej pewności siebie. Ona też się bierze z postawy na boisku i też z wyników. To się buduje. Nie jesteśmy w stanie tego zbudować na przestrzeni jednego meczu i to, co już też powiedziałem wcześniej, mówienie o presji związanej z tym, że nie ma tego zwycięstwa na wyjeździe, ono nam oczywiście mówmy o tym, bo to są statystyki, ale w żaden sposób to nam nie pomoże. Musimy się skupić na tym, na co mamy wpływ. Mamy wpływ na to, na co się dzieje na boisku i tak do tego po prostu podchodzimy. Jedziemy do Płocka grać o pełną pulę, bo po prostu chcemy wygrywać w każdym meczu, musimy to w każdym meczu udowadniać. Się skupmy na Wiśle, historią. Tak w mojej ocenie Korona Kielce nie ma jakichś wielkich zawodników, za to ma bardzo dobrą rundę wiosenną. Z kolei Wisła Płock jest dosyć silna jak na naszą ligę personalnie, a tą wiosnę ma no, przeciętną, jeśli nie słabą. Jakby trener scharakteryzował ten zespół? Znaczy no, jeżeli chodzi o momenty, w których są te dwie drużyny, o których pan powiedział, no to faktycznie na przestrzeni wiosny tak się to układa, ale
No wiadomo, że no, każdy zna zawodników Wisły Płock, bo oni funkcjonują też w naszej ekstraklasie już od lat i swoją markę tutaj też budowali, ale my jedziemy tam wygrać. No, no, oczywiście my zdajemy sobie sprawę i musimy być przygotowani do tego, że tam też są zawodnicy i drużyna, która ma swoje cele, ambicje i też będzie chciała na tym spotkaniu wygrać, ale nie podchodzimy do tego meczu z bojaźnią, strachem. Po prostu jedziemy pokazać siebie, pokazać swoją drużynę, pokazać naszą siłę i my chcemy z meczu na mecz potwierdzać, że idziemy do przodu i po prostu będziemy regularnie zwyciężać. Nie punktować, ale zwyciężać. I na tym chcemy się skupiać. To są inne drużyny. To są inne drużyny. Oczywiście taką już dokładną analizę, interpretację tych zespołów ja zostawiam dla siebie w swoim głowie, bo przestrzeń publiczna nie jest od tego, żeby tak otwarcie o tym mówić. Ale to, co powiedziałem, nasze nastawienie się nie zmienia. Ono było takie w Kielcach, przed meczem z Koroną. Uważam, że zagraliśmy naprawdę wieloma fragmentami dobry mecz, fragmentami bardzo dobry mecz. Zgubiliśmy kontrolę w pewnym momencie nad tym spotkaniem i to nas niestety kosztowało bardzo, bardzo dużo. Ale okej. Porozmawialiśmy o tym, drużyna też wie, gdzie pojawił się problem, my w sztabie wiemy, gdzie pojawił się problem, teraz musimy zrobić wszystko, żeby takich momentów w trakcie meczu, do takich momentów nie dopuszczać, żeby kontrolować spotkanie przez większą jego część, wtedy po prostu te punkty będą regularnie na naszym koncie się pojawiać. Tak jeszcze o personalia, bo Wisła Płock w mojej ocenie najwięcej do zaoferowania ma w środku pola. Mhm. I spytam o Tarasa Romanczuka szczególnie, który zszedł w Kielcach z rozbitą głową. Jaka jest jego sytuacja? No i generalnie jaka jest sytuacja kadrowa? No niestety Taras nie będzie do naszej dyspozycji na najbliższy mecz. To nie jest kwestia tego urazu głowy, który miał, czy temu łuku brwiowego, przepraszam. Po prostu odnowiła mu się ta kontuzja pięty. Z dnia na dzień jest coraz lepiej i wierzymy w to bardzo mocno i chcemy, żeby Taras już w tym następnym meczu u siebie z Wartą Poznań był do naszej dyspozycji po to, żeby pomóc drużynie. Aczkolwiek tutaj w tym momencie nie zdążymy przygotować go na mecz z Wisłą Płock, także Taras będzie nas wspierał poza boiskiem, ale na boisku w tym meczu to drużyna, inni zawodnicy muszą wziąć odpowiedzialność za zespół i też pomóc dzisiaj w tym momencie Tarasowi, bo on wielokrotnie tej drużynie też pomagał, też się oddawał i dzisiaj to on oczekuje, znaczy może nie oczekuje, ale potrzebuje, żeby inni zawodnicy i też drużyna jako całość pomogła jemu w tej sytuacji. Także to jest pierwsza rzecz. Druga, jeżeli chodzi o zawodników, którzy są do mojej dyspozycji, to wszyscy z wyjątkiem Wojtka Łoskiego i już wspomnianego Tarasa Romańczuka są do mojej dyspozycji i na podstawie tej kadry najpierw podejmę decyzję odnośnie 20 meczowej, a już przed samym meczem oczywiście na temat wyjściowej jedenastki. A Michał Pazdan, bo on na ławce był w Kielcach, ale jeszcze tam nie wszystko było w porządku. Michał Pazdan jest zdrowy, jest do dyspozycji mojej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mateusz, to spytam Cię o to samo, o co pytałem trenera, jaki był Twój odbiór, jaki był odbiór szatni tego, co się stało w Kielcach, czy też jechaliście do Kielc w takim euforystycznym, jaki byli kibice nastawieniu i czy przygnębienie, bo takie przygnębienie na pewno było, nie ma już śladu, nie wracacie do tego meczu. Jak to wszystko odbierasz? No na pewno po meczu było duże rozczarowanie w szatni, szczególnie dlatego, że prowadziliśmy i wszyscy widzieli, jak ten mecz wyglądał. No i tak jak powiedziałem, po meczu w szatni była duża złość, rozczarowanie, taki duży zawód, ale już od następnego dnia staraliśmy się to wyrzucić z głowy. Wiadomo, że to gdzieś tam z tyłu siedzi i to jest, ale trzeba to przerodzić w taką sportową złość i właśnie teraz w meczu z Płockiem pokazać, że tam się nie udało, no to teraz wygramy na wyjeździe.
Spytam się też o Wisłę. Tam jest wielu zawodników bardzo doświadczonych, grających od wielu lat w Ekstraklasie. Jaki według Ciebie jest sposób na wciąż? No tak jak Pan powiedział, Wisła ma sporo jakościowych i doświadczonych piłkarzy, ale my mamy bardzo dobrą drużynę, plan na mecz mamy, trener nam przedstawił. Oczywiście nie będę tutaj zdradzać, ale jedziemy tam z dobrym nastawieniem i gramy o 3 punkty. W Kielcach straciliście gola po stałym fragmencie. Wiadomo, że ten element jest właśnie mocnym elementem Wisły. Płock, Furman potrafi czy uderzyć, czy dokładnie dośrodkować i nie tylko on, więc wydaje się, że takich niepotrzebnych fauli przed polem karnym trzeba będzie bardzo unikać. No tak jak Pan powiedział, na pewno musimy być uważni na swojej połowie, żeby nie robić głupich błędów i nie dawać możliwości właśnie czy Furmanowi, czy innym piłkarzom do dobrych dośrodkowań, bo na pewno to będzie niebezpieczne. Najlepiej trzymać Wisłę jak najdalej od naszej bramki, a jeżeli już będzie jakiś rzut wolny, rzut rożny, bo będzie na pewno, bo nie da się cały mecz wytrzymać jakby bez tego, że tak powiem, no to musimy być czujni i dobrze to wybronić i tyle. Ja w Wiśle Płocku obserwuję Łukasza Sekulskiego z racji tego, że grał w Jagiellonii sporo czasu i w mojej ocenie jest takim mistrzem nieładnych goli. On nie strzela jakoś z przewrotki, jakieś uderzenia. On to tu dostawi nogę, tam dostawi głowę. To jest taki typowy lis pola karnego, na którego trzeba bardzo uważać, żeby ani na chwilę nie spuszczać go z oczu. No tak, na pewno to jest taki bardzo nieprzyjemny napastnik dla obrońców. Ciężko się gra z takimi piłkarzami, ale musimy być czujni, skoncentrowani, nie dawać mu za dużo miejsca w polu karnym i spodziewać się, że ta piłka zawsze gdzieś może spaść i on zawsze będzie szedł do końca i zawsze musi być po prostu krok szybciej przed nim. No i na koniec jeszcze spytam o brak Tarasa Romanczuka. Jak duże to będzie według Ciebie osłabienie dla zespołu i kto jest w stanie go zastąpić, czy jako zespół, czy ktoś jako jeden piłkarz? No, wiadomo, że Taras jest bardzo ważną postacią na boisku i w szatni w naszej drużynie i nie ma co ukrywać, że szkoda, że go nie będzie, ale mamy bardzo, bardzo dobrych zawodników, którzy czekają właśnie na swoją szansę, żeby wejść, żeby pokazać i jestem przekonany, że trener dobrze wybierze i ten, kto zagra za Tarasa, da radę.